Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Korle i zapraszam do kolejnej części przygód w grze XCOM Chimera Squad. No to co, czas ruszać na ratusz, czas go chronić i choć nasza koleżanka Sklejka ma rany, chyba nikt jej nie zastąpi w tej nierównej walce. Wyślij transporter. Czy mamy jakieś ciekawe tutaj granaty do zastosowania? Wydaje mi się, że wszystkie rzeczy są przypisane tak, jakbyśmy chcieli, żeby wyglądały, więc jedziemy. Unknown hostiles swarming City Hall. The protective detail was, well, they were completely overwhelmed. We can mourn later. Prepare to breach. Wbijamy na akcję, chociaż przyznam, że po tej małej przerwie nie wiem, czy wszystko wyjdzie zgodnie z planem, ale liczę, że tak. Clay, twoje granaty się odnawiają, więc może będziesz pierwszy. Po tobie aksjomat z holoskanerem, bo będziemy mieli aż 8 przeciwników, jedno z 3 spotkań. No dobrze, Sklejka. Ale bez skanerów bojowych i ostatnia jednostka wchodzi w tryb warty. To by mogła być mama z dość potężnym strzałem. Mamy boczne drzwi 1, mamy boczne drzwi 3, ale chyba nie warto z nich skorzystać, ponieważ tu są same negatywne skutki. No i tak rozdzielać nasze jednostki raczej nie warto by było. No dobrze, cała ekipa oznaczona. Kilku agresywnych wrogów i nimi byśmy mogli się zająć w pierwszej kolejności, jak chociażby tym likwidatorem. Okej, małe co nieco zerwane. Agresja, no może tu 64% to już jest całkiem sporo z holoskanerem. I teraz dobrze, jakby nasza koleżanka Sklejka tu dobiła te 69. Poszło zgodnie z planem, no i tutaj oczywiście lecimy na likwidatora. Trochę szkoda, bo jakby zabrać im nieco więcej życia, to można by było zlikwidować dwóch przeciwników wcześniej. Ale tak mamy kogoś na komendę, chociaż nie wiem, czy na tym etapie gry jeszcze jest nam potrzebny. No dobrze, chociaż mama z tą wartą jakoś się tak ustawiła dość dziwnie. Lepki granat, ty masz granat zdrady i to by było coś, co nam by się przydało. Tylko, gdzie jest żołnierz? Tu jest żołnierz. O! Kurczę, nie wiem, czy ten granat zdrady będzie miał jedną i drugą jednostkę w zasięgu, ale jakby przejść tu, czy w ogóle granat zdrady będziemy mogli tam dorzucić. Ale przejdźmy sobie tutaj klejem. Granat zdrady. No szkoda, że... O, idealnie. No tam mamy cywila. Tu nic nie zrobimy. Tu nic nie zdziałamy. Tu stoją za daleko, więc chyba najlepszy granat, jaki moglibyśmy sobie na ten moment wymarzyć w tej okolicy. Szkoda, że no, nie możemy mieć dwóch różnych granatów, także jeden zdrady i jeden też ten, który daje dodatkowy ruch sojusznikom. Okej, zdrada zaczyna jakoś tutaj zbierać swoje żniwa. Nie jest aż tak źle. Do tego wszystkiego, no moglibyśmy rzucić jeszcze jeden granat zdrady, ale myślę, że w coś potężnego. Bombiarz jak bombiarz. Kurczę, jest tu naprawdę wiele wrogich jednostek. Chętnie bym zafundował komuś albo granat odłamkowy. Ale niestety nikogo w pobliżu nie ma. Tym zdrajcom nawet nie doleci tak daleko. No, niewiele nam brakuje, więc chyba zafundujemy lepki granat. To jest tylko raz w grze, czy kończy turę. Okej, ale 4 aż będą do odnowienia. I byłbym za tym, żeby taką zabawkę otrzymał bombiarz. Jest dość daleko na liście. Wolałbym zlikwidować chyba kobrę. Sticky bomb, out. Jeżeli to w ogóle będzie możliwe. A nóż pójdzie do bombiarza, wysadzi wóz? Nie. Jednak gdzieś tam w zaciszu sama się wysadziła. No jak widać, mama też się przydała. Na warcie. No i coś, czego tutaj specjalnie nie ominiemy, tak? Żołnierz, który chyba odda strzał w naszą stronę. Trzeba przyjąć, że raczej to będzie bardzo wykańczający bój. Zastrzyk adrenaliny jak zastrzyk adrenaliny. Ja bym chętnie tam wskoczył do nich ze wstrząsem. Co prawda ci panowie są już całkiem nieźle wstrząśnięci.
Najgorzej, że tu nie ma jak do kogokolwiek podejść. Blisko samochodu nie warto stawać, bo to może się dla nas źle skończyć. Gdziekolwiek w inne miejsce, jakbyśmy chcieli się przenieść, nie mamy osłony. Więc chyba jedyna opcja tutaj. Moglibyśmy jeszcze mamę zdjąć z warty, ale wydaje mi się, że ten induktor mobilności może się nam jeszcze gdzieś tam przydać po drodze. Paladin 64, Cobra 70. Zarówno jedna i druga jednostka jest nam bardzo nie na rękę. No i bombiarz zadymiarz. Kolejny paladin, ale ten jeszcze ma namieszane w głowie, więc myślę, że możemy spróbować bombiarza tu powoli usuwać. A nawet nieco szybciej. No tu boję się najbardziej, że będzie Kobra chciała kogoś do siebie jad, może nie trafi. Niestety. Ale mogło być gorzej, bo mogła kogoś do siebie chcieć przywołać. I to by nam przysporzyło nie lada kłopoty. Co robisz? Pudujesz. Bardzo dobrze, że pudujesz. No! I teraz nasza koleżanka. Tu ktoś, a tu już ktoś martwy leży. Bo myślałem, żeby rzucać w tę stronę granat plazmowy, to jeszcze mamy wielu przeciwników, których fajnie by było jakoś zlikwidować. Podejdźmy sobie tutaj. To jest zawsze jakiś ruch. No, granat plazmowy akurat do tego paladina nie doleci. Trzeba przyznać, że na różne rzeczy, jakie tutaj mamy dostępne, to dość... dość słaby zasięg tych wszystkich zabawek. No nic, bombiarza możemy zlikwidować i to chyba byłby całkiem niezły ruch. Jedna agresywna jednostka mniej. Co prawda szkoda, że nie było tam więcej tych ludzi w kupie, no ale... Okej, tu trzeba pamiętać, że to obłąkanie będzie schodziło im przy następnej turze, więc powoli możemy zacząć się nimi interesować. Zespolenie umysłów. Nie podoba mi się ta nazwa. A, z Kobrą. Niech sobie zespolą, co chcą, jak im tam przyjemniej. No dobra, i tu jest problem ze strony mamy. Bo mamy aż trzech żołnierzy. Nie ma się gdzie ustawić, żeby było bezpiecznie. Ten samochód już jest wysadzony, więc może wykorzystamy strzelanie w biegu. Podlecimy tutaj aż. Całkiem fajna osłona z kilku stron. Jeżeli dobrze kojarzę i nic się nie zmieniło przez ten czas, to jeszcze możemy gdzieś tutaj spróbować zaatakować. Piękne granaty, piękne rzeczy tutaj mamy, ale jednocześnie... No chyba, że ten samochód wybuchnie i Kobra nam padnie. Frag out. Zobaczymy, może doczekamy się jeszcze wybuchu. Wszystko przed nami. Żołnierz nie jest taki zły. Paladyn 31% dość mało. Żołnierz 67 i paladyn 91. Myślę, że powoli musimy iść w tym kierunku. Bo on niebawem dojdzie do siebie. O, panie Kobra, tak blisko tu podejść, a my nie na warcie. No cóż. Chociaż widzę, że i tak poszło w stronę Kleja zatrucie. Zatrute jednostki otrzymują na początku do minus do celności. Okej. Okay. Jak dobrze kojarzę, to chyba sklejka tylko może go z tego wyciągnąć. Więc fajnie by było być w jej zasięgu. A z drugiej strony niewiele wtedy zdziałamy. Granat zdrady. Dobrze by było go zachować na kolejne tury. Tu się odsłonimy. Tu będziemy za samochodem, który... Jak źle pójdzie, mogą wysadzić. Każda pozycja jest dla nas bardzo niewygodna. Widzę, że aksjomat też struty. Ale na pewno nie możemy stać w tej chmurze, więc przejście tu. Bomba odłamkowa, chociażby na tych... O! Chociażby na tych dwóch. To będzie jakiś ruch. Teraz tylko, żeby żołnierz... O właśnie, on będzie miał swój ruch. Ale chyba jeszcze... A, obłąkanie usunięte. Niestety już ucieka z okolicy tej bomby. A szkoda, bo można było go wykorzystać. No mógł podejść kawałek bliżej. Taki ładny wybuch tam by się szykował.
No nic, jeszcze niestety to zatrucie swoje będzie trwało, ale kogo my tu mamy? Paladyna do zlikwidowania. Mamy induktor mobilności, który nie wiem, czy nie warto by było wykorzystać już teraz, bo... Paladyn w drodze, albo ta kobra. Dobra. Boję się, że będę żałował. Ale cóż, ciekawe, czy jak wróci do nas ta tura, czy wtedy otrzymamy obrażenia po raz kolejny? Jak to się zakończy? O, mamo! Ty masz ostatni strzał, teraz widzę. I to jest dość nieciekawa sytuacja. Kobra 100%, chociaż wolę usunąć tego paladyna, jak już jesteśmy przy mamie. Usunęliśmy mu obłąkanie. Tyle powinien nam podziękować tutaj. Teraz ten paladyn. A najgorzej, przecież my nie możemy się ruszać. I jednocześnie stoimy w kwasie, ale nas załatwili. No to co mogę powiedzieć? Niezły kwas. Tu mamy. Tu jeszcze ta kobra, która mam nadzieję, że ją wysadzi. I tu ten żołnierz 89. Jak dobrze pójdzie, to go zlikwidujemy. Chyba stoi niestety nadal na nogach. A kobra jeszcze usunęła od nas, uciekła od naszego wybuchu. I jedyne co pocieszające w tym wszystkim, że pudłowała. Kobra numer 2, nie wiem, czy kogoś też będzie chciała zarazić. No, aksjomat ma bardzo niewdzięczną tutaj pozycję. A to jest dopiero pierwsze spotkanie z trzech. Więc nie mam pojęcia, co dalej. Na pewno porażenie łańcuchowe, jeżeli udałoby nam się podejść na tyle blisko, z ryzykiem, odsłonimy się trochę, ale jeżeli uda nam się podejść na tyle blisko, żeby zrobić porażenie łańcuchowe tam na północy, o właśnie, to moglibyśmy... Kurczę, no chyba wszystko jest za daleko. No możemy ściągnąć te dwie jednostki, to nie będzie najlepsze porażenie, tak, bo najfajniej by było jednego na 4 punkty porazić. Tak na przykład ten kobrę i pozostałych po jednym, no ale nie można mieć wszystkiego, jak widać. Pobudzenie. A ty co z tą kobrą? Ej, to bardzo źle wygląda. Dodatkowa akcja. No dobrze, mamo. Ty możesz uderzyć tę kobrę. Zawsze to coś. Co prawda mamy żołnierza na karku. Ach, to zatrucie jest tak niewdzięczne. Jeszcze w takim momencie. Drop to hostile. No i teraz cóż, aksjomat. Już możemy się ruszyć, jak rozumiem. Niestety będziemy musieli przejść przez ten kwas. Najgorzej, że ten paladyn nadal jest poza naszym zasięgiem. Make a hole. Hostiles know you're coming. Ale musimy się zabrać za tego gościa. Mam nadzieję, że tym razem go trafimy. Kobra, nie denerwuj, spudłuj. Odporność na truciznę, chociaż ktoś ma jakieś dobre wieści dla nas. Mimo wszystko byłbym za tym, żeby nie męczyć teraz tej kobry, a po prostu tutaj naszego paladynka razić. No szkoda, bo jakby aksjomat go trafił, to już byśmy mieli problem rozwiązany. A tak niestety. Jeszcze paladyn się tu całkiem nieźle trzyma. Nic lepszego nie wymyślimy, jak przeładowanie. Choć i tak nie możemy do nikogo strzelić w żaden sposób. Ale zawsze można się ustawić na przyszłość. I uratować cywila. Najbardziej martwi mnie życie naszej mamy, no i Kleja, tak, w tym zatruciu, ale liczę, że teraz uda nam się trochę z tego wyjść. Kurczę, ta kobra. Nie mamy żadnej możliwości, żeby ją tutaj jakoś już teraz załatwić. Paladyn, 12%. Zupełnie się nie opłaca. Nie wiem, jakie to by musiało być szczęście, żeby to się udało. Więc kobra, trzymaj granat. Mam nadzieję, że... No niestety, wybuch będzie zaraz po jej ruchu, więc tu wiele nie zdziałamy.
Ale cóż, chyba żebyśmy strzelili, to nam się nie opłaca. Więc paladynie, znikasz teraz z mapy, a z kobrą sobie poradzimy jakoś inaczej. Hostile off the board. Security cameras are locked down. I have no eyes inside. There's more gunfire in the council chambers. Hurry. No dobra, zapomniałem, że to też mogło działać w ten sposób, gdzie po wszystkim wzmocniona jednostka padała. Chyba to wejście będzie ciekawsze. Plus 3 do obrażeń. Do tego sklejka dobrze w takim razie, jakby z holoskanerem tu wpadła. Clay i mama. No niestety, połowa życia. Ale może coś jeszcze z tego będzie. Nie ukrywam, że pierwsze spotkanie kosztowało nas sporo zdrowia. Więc co? Obrońca, no to może ty. Jakieś punkty musimy ci wytracić. Tym bardziej, że on by mógł nałożyć tarczę na pozostałych. Do tego nasza sklejka niech dobija obrońcę. Ona ma... chociaż widzę, że ona ma teraz podobne strzały do naszych tamtych jednostek. Teraz jak to miało być? Ostatnia jednostka miała zadawać dodatkowe obrażenia, więc likwidator zostanie dla ostatniej, a tu możemy już zacząć męczyć kogoś potężniejszego. Mamy obrońcę numer 2 i chyba za niego się weźmiemy. No i tu oczywiście mama atakuje likwidatora. 89%. Liczę, że zejdzie na raz. No niestety, jak widać, obrońca całkiem nieźle sobie już tutaj radzi od samego początku, chociaż mogło być gorzej, bo mogło być ich dwóch. Tam ktoś, jeżeli dobrze widziałem, jest na warcie, więc ustawmy się tak w miarę bezpiecznie. Słychać strzały, faktycznie. I oddajmy strzał. Jakiś sensowny. Wszędzie 84%. 70%. Najgorzej, że nikogo. No chyba, że tego obrońcę. 6 punktów życia. 6 do 8. Jest zbyt małe prawdopodobieństwo, że trafimy akurat 8. Więc chyba po prostu powoli będziemy ściągać życia z tych jednostek, które są tutaj w okolicy. Jeszcze patrzę, ten osiłek strasznie mi się nie podoba, tą górę z tą wartą. No, na szczęście jesteśmy w miarę kryci. Co nie zmienia faktu, że i tak nie wygląda to najlepiej. O, jak tu pięknie pod granat zdrady się ustawili. Albo jakiekolwiek inne mocne zagrania. Jak chociażby, to dobra. Nie wiem, czy to jest mądre ustawiać sklejkę obok. Ale z drugiej strony, no szkoda by było tego nie wykorzystać. Osiłek, osiłek. Tu mamy obrońcę i osiłka. Wydaje mi się, że to może być nawet lepszy ruch. Tym bardziej, że to plazma. No i teraz. Kurczę. Rozładowanie kondensatorów. Taka masakra na dwóch piętrach. 3-6. Może tak, a nóż jak nam szczęście dopisze, to ktoś tu padnie. Nie jest źle. Good hit. Ale mogło być trochę lepiej. Pudło. Chociaż akurat sklejka to i tak korzysta z rażenia, więc nie byłoby tu wielkiego problemu. Mocno kuszą. Co prawda warto by było może zostawić to na koniec, ale mamy granat zdrady na tę ekipę dwóch jednostek. A nóż. Dobrze jakby się wykończyli już teraz. Tym bardziej, że może gdzieś ten granat odzyskamy do ostatniej rundy. No, wydaje się, jakby zabawa była przednia. Zastanawiam się, lepki granat, ile to życia zabierało? Bo z jednej strony rzuciłbym granat tym obrońcom obok, a z drugiej ten osiłek, jakby otrzymał lepki granat, być może by już nam padł i nie wykonałby już żadnego strzału. Likwidator, osiłek, ok. No dobra, zobaczymy lepki granat. A nóż.
5 punktów, jeszcze stanie koło innego osiłka. Albo... No! Target dropped. Powiem wam, że lepszego ruchu nie można było sobie wymarzyć, tym bardziej, że dostaliśmy jeszcze jeden strzał do wykorzystania. Co prawda, no nie może być to tutaj. Ale... Osiłek. Wszystkim kręci się w głowie. Może Anusz, jakby się nie ruszyli, to tych dwóch moglibyśmy zlikwidować jednym granatem. Niestety ktoś zaraz to będzie miał ruch. Ale to na szczęście ten osiłek, więc tam rzeczywiście ci, co mają zawrót w głowie, nie ruszą się. No tu mamy walkę wręcz. Mamy. Która niestety nie położyła tego osiłka. Ale jemu to nie wyszło jakoś wyjątkowo dobrze. Powiem wam, że w stosunku do pierwszego spotkania, to tu chyba jest to całkiem nieźle rozegrane. Mamo, traf go. I zostaje nam jeden osiłek. Nawet jeżeli tu nie trafimy, to myślę, że porażenie go zdejmie. Hostile isn't moving. Textbook. Otóż to. Chociaż kto wie, czy najgorsze właśnie nie jest przed nami. Can anyone hear me? Deputy Mayor, what's your status? I made it to a panic room, but they're trying to break in. Stay put. We're outside the council chambers. No i najważniejsze wejście. Przy tym wejściu znajduje się mniej agresywnych. Ostatnia jednostka automatycznie wchodzi w tryb warty. Broń pierwszej jednostki zostanie wyłączona. No dobra, tylko że najgorzej, że tu może wpaść sklejka. Ostatnia jednostka automatycznie wchodzi w tryb warty. Jest kuszące wejście przez zabezpieczone drzwi, ale może to zrobić tylko sklejka. A to jest jedyna jednostka akurat, na której broni nam jakoś niespecjalnie zależy. Więc musimy zrobić to chyba w ten sposób. Bomba błyskowa, aksjomat i mama. Chociaż ktoś zdezorientowany. Choć wydaje się, że ekipa tam jest naprawdę gruba w środku. No dobrze. O! Mamy meki. Czy one nie były do zhakowania? I nekromanta, a także bombiarz zadymiarz. No tych dwóch musimy jakoś za wszelką cenę spróbować zlikwidować. Trochę martwi mnie to 54%. Ale to zaczniemy w drugą stronę. Okej, oparzenie kwasem. Może być, spoko. Nekromanta 56%. No dobra, spróbujemy go dobić. I teraz jeszcze bombiarza. No nie wierzę. Na tyle udanych akcji wejść akurat z bombiarzem nam musiało coś nie wypalić. Ale on też zadał pudło, więc no. Tyle, że nie padł. Piękne jest to, że sklejka zaczyna naszą tutaj zabawę. Więc możemy spróbować przeprogramować któregoś z kolegów. I to będzie ten. Oby to wyszło. No to będzie naprawdę potężny sojusznik. Hakowano. Jak dobrze. Nie mamy granatów, ale mamy jeszcze porażenie łańcuchowe, które warto było wykorzystać. Ale to ma zasięg. Chyba na tym meku, ponieważ rozejdzie się naprawdę po wszystkich. Tutaj, tu mamy kogoś. No, może nie po wszystkich, trzy jednostki z tamtej strony. Albo tutaj nekromanta i zahaczy o cztery jednostki co najmniej. Może tak by bombiarz. Albo likwidator. Trochę ten poziom porażenia mnie zastanawia, jak to działa. Ale dobra, wybierzemy meka, ponieważ to jest największe obrażenie, jakie można mu zadać. Tutaj. I chyba opłaca się to zrobić w takim układzie. No nekromanta trochę mnie przeraża, bo jeżeli zaraz, no właśnie, stworzy nam armię widmowych zombie, a my nie mamy już specjalnie granatów, to będziemy musieli się zacząć przemieszczać.
Co nam nie do końca jest na rękę. Cześć, Meku. A tak byś podszedł z tymi mikropociskami gdzieś, też by nie było takie złe. Ustaw się tutaj, bo nawet jak będą w ciebie strzelać, to nikt nie będzie na to zły. Mikropociski. Chciałbym użyć... O! Nie, pokaż mikropociski. Można by było nekromantę jako grupę tu likwidować. Tutaj nie mamy nikogo specjalnego. Tu mamy tych dwóch gości. 3 punkty życia. Niech będzie tak. Zhakowano. No dobrze, panie Clay. Masz granat zdrady i to jest bardzo dobra wiadomość. Minus? Nie, nie ma minusów. Mamy akurat dwóch gości, którzy się łapią na to. Wydaje mi się, że chyba nie ma lepszej broni, czy lepszych granatów, jakie można przypisać Clayowi. Bardzo dobry pomysł z tym nekromantą. Popieram. Swoją drogą, nekromanta, jak rozumiem, już wykonał swój ruch, więc można by było jemu, jego ekipie, podrzucić jakiś granat, gdyby tylko bezpiecznie się gdzieś przemieścić. Ile nam brakuje? Jednej kratki? Teoretycznie już nawet teraz jesteśmy w stanie dorzucić do nekromanty. Przesuniemy się tu bliżej naszej koleżanki. Nie chciałbym schodzić na dół, ponieważ wtedy ten bombiarz będzie miał dość ładny na nas cel. A tutaj no, jesteśmy chociaż za taką połowiczną osłoną. O, idealnie. Czyli mamy w zasięgu jednego i drugiego. Więc zarówno nekromanta, jak i widmowe stwory już nie powinny być dla nas problemem. Wyłączony, zdezorientowany, wysadzony. Chyba zaczynamy naprawdę wracać do gry. Możemy wykonać wstrząs na tych panach. Możemy wykonać wstrząs na tych panach. Ale jeszcze chyba ze wstrząsem bym trochę się wstrzymał. Kurczę, bombiarz. Jest mały problem. Likwidator, jak ty byś nam zszedł. A z drugiej strony ten bombiarz, on nie jest aż tak bardzo zdezorientowany, jakby go wziąć na dwie jednostki. 69. No mam nadzieję, że trafimy. Ile razy jeszcze aksjomat spuduje i zepsuje nasze plany co do tego, co moglibyśmy tutaj zrobić. I teraz mam dylemat. Bombiarz. No dobrze, panie Mek, może ty znikniesz. Target down. Good work. Tutaj na szczęście jeszcze przez chwilę obłąkanie będzie trwało, ale ten bombiarz, którego byśmy pewnie likwidowali razem z mamą. Give me a moment to reload. No dobrze, przestawił się całkiem sympatycznie w te okolice. Co więcej, likwidator będzie nawet do wzięcia, jeżeli dobrze pójdzie. Ostatecznie jesteśmy w stanie wybaczyć te pudło ze strony naszego kolegi Aksjomatu. Teraz tak, Tobą znów. Chciałbym się ustawić jak najdalej od nas. Likwidator. Którego tutaj lepiej brać? Może pójdźmy w tym kierunku? Jak najdalej od nas. Przygwożdżenie. Niekoniecznie. Jakiś pewny strzał. Na 4 punkty, 4 punkty. Bombiarz. Chyba najlepiej tego tutaj trochę nadgryźć. Czyżby hakowanie miało niebawem minąć? Trochę mam takie obawy, ale cóż zrobić. Teraz tak, likwidator, bombiarz. Chyba jedyny sens tutaj ten granat podrzucić. Likwidator zaraz będzie miał ruch. Jaki mamy cel na niego? Spróbujemy w takim razie bombiarza zlikwidować. 63% całkiem sporo, patrząc na to, że no właśnie już trochę tych pudełek nam wpadło. To w końcu coś się musiało udać. No idealnie, no wręcz bym podziękował za to.
Panie wstrząs! 5-7. To jest idealne miejsce, tylko wolałbym tu wylądować, bo nie mam zaufania, jak długo jeszcze ten mech tam będzie stał, taki niewzruszony. Nie wiem, jak do tego doszło, że ten to przeżył. To nie do końca tak miało wyglądać. Więc mamo, ratuj. Bombiarz, ty będziesz następny. Wstawmy się tutaj. I teraz jakby udało nam się tego gościa zlikwidować, to jeszcze nie ten czas. Niestety Mac chyba wyjdzie ze stanu zhakowania i stanie się ponownie naszym wrogiem. Trochę szkoda, bo jeżeli teraz byśmy załatwili tego gościa... O, ten ma zepsutą broń. Ale jakoś niespecjalnie spieszno mi do tego, żeby ją przeładować. Niech się martwi tym później. Koniec tury. Szkoda, że nie mamy żadnej autodestrukcji ani innych takich. I cóż, lepki granat, 100% strzał. I co więcej, jeżeli likwidator teraz zniknie, a zniknie, to nie mamy problemu ze skakowanym robotem. No powiem wam, że po tym pierwszym starciu, po tej pierwszej rundzie, no myślałem, że będziemy musieli powtórzyć po raz pierwszy albo wprowadzić wilczego. Jednak później szybko wróciliśmy do gry, przypomnieliśmy sobie, jak to działa. I wydaje się, że całkiem nieźle to wszystko tutaj nam wygląda. Ktoś coś ma do powiedzenia? I know what Atlas was planning. The Progeny, Grey Phoenix, Sacred Coil. Each group they backed was set up to fail. But with each running rampant, 3-1-PD would stretch thin enough to break. And who steps in? You know I would never do that. How would you know? I know, unless you read my mind. Because I am your squad mate, and you trust me with your life. Which you could have programmed me to think. No one can program a mind with such complexity as yours. Verge. Sometimes I think you're the only one who truly gets me. I know. No proszę, i przed nami wszystko wskazuje na to, że chyba już ostatnia misja zniszczy Atlas, na co też musimy się dobrze przygotować. Ulepszony pistolet maszynowy, zmniejszone niepokoje, punkty wywiadu, ale to wszystko dla nas, czy też nam, niepotrzebne, ponieważ no, kolejne spotkanie może być tym ostatnim. Cyk, ulepszony pistolet maszynowy, jeszcze upewnię się, że sklejka z takiego nie korzysta. Sklejkę, wyposażenie, iglica furii. I ona ma karabin szturmowy. Wszystko max, to co mogliśmy z tego wyciągnąć. Wyposażenie też idealne, więc widzimy się w następnym odcinku. Już w misji finałowej, gdzie zniszczymy Atlas, poznamy ich motywy. No i przywrócimy miasto spokój. A tymczasem dzięki za to, że jesteście. Dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się. Hej, hej.